No dzisiaj ktoś najbliższy. Magda jest dla mnie kimś najbliższym. Ja z bólem serca mogę potwierdzić, że jedną z najbliższych, tak. Ponieważ my się często nie zgadzamy. Ale przeżyłyśmy wiele w życiu różnych takich. Umarli nasi mężowie, umarły nasze matki, umarła nasza przyjaciółka Zuzia Łapicka, z którą byłyśmy całe życie. Urodziły się przy nas nasze dzieci, które są dorosłymi ludźmi. Także po tylu, po ponad 40 latach trudno mówić inaczej. Agnieszka Osiecka nazywa to kawałem życia. Tylko ja tego nie pamiętam, ale ona pamięta i ja pamiętam, że zobaczyłam ją na festiwalu w Opolu w towarzystwie Marka Grechuty i byłam zdziwiona, że będzie występować, bo wcześniej widziałam ją w telewizji, jak genialnie zagrała Maszę w Trzech Siostrach i zachwyciłam się. Może i trudno uwierzyć, ale los pokazuje, że tak szybko płynie. A na przykład wczoraj była ćwierć wieku, od kiedy odeszła Agnieszka Osiecka, a to wszystko było przedwczoraj. Krysia zawsze powtarza, jak ja ubolewam, że ktoś odszedł, to nam mówi, uspokój się, teraz już my będziemy najstarsze. I tak już mówię od 10 lat i to jest każdego dnia coraz prawdziwsze.